Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu drugiej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski. Jeziorak i Ława grał z Huraganem Morąg. Był to niezwykle dramatyczny mecz. Zwycięstwo Jezioraka 4-3 po dogrywce, mimo że do 82 minuty Iławianie przegrywali 0-2. Poproszę o podsumowanie tego spotkania jako pierwszego szkoleniowca gości, pana Andrzeja Walesy. Dzień dobry Państwu. Wszystkim gratuluję na Jezioraka wygrania meczu. No tak, taki był mecz, można powiedzieć, bardzo dramatyczny, zwłaszcza dla nas. Na pewno się ten mecz mógł podobać wszystkim kibicom, tak? 4-3, 3-7 bramek. Prowadziliśmy 2-0 do 82 minucie, gdzieś nie potrafiliśmy dociągnąć tego wyniku. Tak skończyło się, jak skończyło się. Z tej strony jeszcze chciałbym przede wszystkim podziękować moim zawodnikom za ten mecz, za zaangażowanie, za walkę i wiarę do samego końca, bo na pewno Jeziorak do samego końca, do 120 minuty nie mógł myśleć spokojnie o tym wyniku. I na pewno chłopacy zostawili dużo serca, zdrowia i za to jeszcze bardzo im dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako drugiego proszę o zabranie głosu trenera Jezioraka, pana Wojciecha Figurskiego. Dziękuję trenerowi za gratulacje. No myślę, że tak jak już powiedzieliśmy, tak, że emocjami można by obdzielić to spotkanie na co najmniej kilka meczów. Natomiast no, trzeba przyznać, że pierwsza połowa za bardzo, czy nawet pierwsze 70 minut nie zwiastowało, że aż tyle emocji będzie, tak, bo myślę, że obie drużyny dosyć solidnie wyglądały dzisiaj w grze defensywnej i tak naprawdę tych sytuacji bramkowych, takich klarownych z obu stron, no, nie było zbyt wiele, tak, więc samo to, że pierwsze trzy bramki padły po stałych fragmentach gry, tak, czy gdzieś po piłkach zbitych, a w konsekwencji stałych fragmentów gry, tak, i tutaj na pewno drużyny gdzieś się grały obie, uważam, tak, gdzieś no, blisko siebie, tak, defensywnie i tutaj naprawdę ciężko było się przebić nam przez linię obrony gości, tak, natomiast no, to też nie ukrywam, że mieliśmy no, taki pomysł, tak, na to spotkanie, żeby gdzieś więcej tej naszej mocy w ofensywie wprowadzić w drugiej połowie, tak, i cieszę się, że to wszystko się powiodło tak, jak sobie zakładaliśmy, tak, i tutaj no, na pewno no, przy 0-2 było kluczowe to, że jednak nie zwiesiliśmy tych głów i dążyliśmy do zdobycia bramki kontaktowej, tak, no, kiedy już ją zdobyliśmy, to myślę, że no, ogromny wiatr żagle zapaliśmy, tak, i tutaj już ta nasza determinacja naprawdę, taka pozytywna pazerność też po tą drugą bramkę naprawdę była dosyć widoczna, uważam, tak, i no, udało nam się po fajnej akcji wyrównać, tak, no jak to wspomnieliśmy, tak, że w ciągu 3-2 minut potrafiliśmy i ten remis stracić i ponownie do niego wrócić, tak, że też gdzieś te dwa zespoły, które jak powiedziałem przez 80 minut w defensywie były dosyć solidne, to nieco te ostatnie 5-10 minut no, taka była, można powiedzieć, radość w liniach defensywnych obu zespołów, tak, i tutaj goście też mieli no, idealnie piłkę meczową, już jeszcze w regulaminowym czasie gry bodajże Materskiego, tak, który nie trafił w bramkę w dosyć dogodnej sytuacji. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o dogrywkę, to myślę, że jednak znieśliśmy lepiej trudy tego spotkania, bo no, w pierwszej połowie dogrywki mieliśmy co najmniej 4 stuprocentowe sytuacje i dopiero ostatnio wykorzystaliśmy tak gdzieś zamieszanie podbramkowe, także bardzo, bardzo emocjonujący mecz, tak, i myślę, że tak naprawdę wyrównane tak było, jak powiedziałem, Huragan to jest znowu dwie bramki po stałych fragmentach gry i ten mecz, no, wynik wskazywał coś innego, a tak naprawdę był przez od początku do samego końca był bardzo wyrównany, tak, no gdzieś myślę, zachowaliśmy więcej się na dogrywkę i to w głównej mierze zdecydowało o naszym zwycięstwie, także no, jestem bardzo, już chłopakom powiedziałem, bardzo dumny z dzisiejszej postawy, tak, mamy dwa dni na regenerację, tak, i tutaj przygotować się będziemy już do najbliższego meczu z Motorem Lublin.